Zdzisław na antenie. Witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Zdzisiek z Gdańska. Ja chciałem powiedzieć o tych podwyżkach, bo ja jestem z Gdańska i tam mi bardzo duże wiatry wieją z morza, a ja prowadzę hodowlę wiewiórek. I strasznie mi zdrożały te wiewiórki wszystkie. I ja nie wiem, co mam z tym sobie poradzić, bo chciałem albo stocznię otworzyć, a wszystko drożeje. Ja muszę ciąć koszty. Wiewiórki już prawie nic nie jedzą. Ale wiewiórki zdrożały, czy żywność dla wiewiórek? Żywność zdrożała dla wiewiórek. Mhm. Ja już się karnie chodzę, wie pan, tutaj po łączce, zbieram wszystko. Muszelki chciałem zbierać na plaży, karmić się muszelkami, ale one ich nie chcą jeść. I to nie jest taka łatwa sprawa, wie pan, no. No tak, to dosyć... Mam pretensje w ogóle do 6 ostatnich rządów, najbardziej do ostatniego. Donald bardzo mnie zawiódł, Jarosław również, no i to wszystko jest nie tak, no. A taka hodowla wiewiórek to jest opłacalna? Znaczy, no właśnie, staje się coraz mniej. A ile kosztuje wiewiórka? Wiewiórka w hurcie, rozumie pan, kosztuje około 16 zł. Mhm. I kto... Jak jest młoda, ale ja mam hodowlę porządną, ja już też albinosy mam, mhm. Takie też i czarne, i rude. I to wszystko po prostu się załamuje, gospodarka cała. Ja chciałem import wprowadzić też do krajów Unii Europejskiej. Znaczy eksport, tak? Wiewiórek. Eksport, import. No i jest coraz trudniej. Chciałem ogólnie powiedzieć, jestem niezadowolony. No. Rozumiem, słyszę właśnie.